Cześć wszystkim, ja jestem Ciaro, jestem stylistą fryzur od ponad 11 lat. Witam na moim kanale, który jest zbudowany na bazie fryzjerstwa, ale nie tylko. Ponieważ znajdziecie tutaj też vlogi, podróże, różne śmieszne opowieści, więc dla każdego coś spoko. Mam nadzieję przynajmniej. Jeśli ten odcinek Wam się oczywiście też spodoba, to zostawcie kciuka w górę. Jeśli chcesz być na bieżąco, nie zapomnij o subskrypcji mojego kanału. A dzisiaj tym odcinkiem zapoczątkowuję serię, w której mówię o sprzęcie fryzjerskim. I to jest właśnie pierwszy odcinek z tej serii. I dzisiaj powiem Wam, jaką suszarkę wybrać, na co zwrócić uwagę. Także jeśli jesteś ciekawy, ciekawa, zapraszam do oglądania. Tak jak usłyszeliście przed chwilą, postanowiłem zrobić serię o sprzęcie, ponieważ dostaję od Was bardzo dużo komentarzy i wiadomości właśnie, żebym zrobił o tym, jaka prostownica, jaka lokówka, jaka suszarka, bla 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 bla. I bardzo się cieszę, więc stwierdziłem, że nie mogę tego zostawić takiego, więc stwierdziłem, że wezmę sobie do serca Wasze prośby i Wasze wiadomości. Także to jest właśnie pierwszy odcinek z serii o sprzęcie. I raz na jakiś czas postaram się taki odcinek wrzucać, a jeśli Wy macie jakieś szczegółowe pytania dotyczące sprzętu, to oczywiście zostawcie pytania w komentarzu i postaram się odpowiedzieć, bo staram się zawsze na wszystkie komentarze odpowiadać. No chyba, że są głupie. Suszarka. Urządzenie przeznaczone do suszenia włosów, czyli urządzenie, które wydmuchuje z dużą siłą powietrze z ciebie. Z dużą siłą. Powinno przynajmniej tak być. Bo znam suszarki, które po prostu dmuchają tak. I dają jeszcze takie gorące powietrze, bez żadnej regulacji i te włosy tak naprawdę się uszą, niszczą, palą, suszą, ale w sensie takim, że się wysuszają, a nie suszą, że z wilgoci. I jest to po prostu straszne. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby mieć naprawdę super suszarkę. Jeśli nie masz nie wiadomo jakiego budżetu, to kup chociaż jakąś taką, która ma napisane ile tam jest kilometrów powiewu, a albo przynajmniej słyszysz, że ona jest taka wiesz, a nie takie jakby miał za chwilę umrzeć. I często takie suszarki za 10 zł, jak widziałem, albo nawet kiedyś sam takie używałem jako jeszcze dziecko, albo jako nastolatek susząc włosy koleżankom, to pamiętam jak mojej przyjaciółce Magdzie suszyłem włosy i taki wir poszedł z tej suszarki, w ogóle ogień. Przecież mogło to jej spalić włosy, masakra, przecież mogła być łysa. Straszne to jest. Więc na co zwrócić uwagę przy zakupie suszarki? Po pierwsze, fajnie gdyby była profesjonalna, ale nie jest to oczywiście mus, w sensie, że nie jest to konieczność. Po drugie, fajnie, żeby była lekka, bo dla osoby, która nie jest fryzjerem, może być ciężko z taką wielką suszarą, bo te profesjonalne często mają to, że one są dosyć duże i też troszkę ważą, chociaż teraz to jest cały czas modyfikowane i te suszarki są coraz lepsze. Kolejny punkt, no właśnie wielkość. Stara się robić tak, nawet jak mówisz się o profesjonalną czy nie, żeby ona nie była taka wielka krowa, tylko żeby no była takim trochę pistoletem, ale nie aż takim, bo sobie nie poradzisz po prostu. Będzie ci niewygodnie i dziwnie, będziesz marudzić i w końcu kupisz taką suszarkę za 10 zł, która ci spali głowę. Oby nie. Bo gdybym ja stanął teraz z moją suszarką, całkowicie tam za mną z tyłu, tutaj są okna i firany, a mój pokój jest naprawdę dosyć duży, bo to jest chyba z, nie wiem, z 5 metrów, może więcej. Nie wiem, no duży to jest pokój. Nie umiem liczyć tak. Moja matematyka jest słaba. No ale mniejsza. Stanę sobie tam na przykład z suszarką i jak wcisnę na największych obrotach i nawet taką przy sobie zapiszę, żeby jak najdalej było otwieran, to twirane jak takie dzikie dane będą latać. Jeśli nie wiesz, czym jest dzika dana, zapraszam do odcinka o dzikiej dance. Więc jak szukasz suszarki, to spójrz na opis, ile tam jest właśnie tych kilometrów na godzinę tego wydmuchu powietrza. Kolejny bardzo ważny punkt to to, żeby ta suszarka miała regulację tego nadmuchu, żeby miała chociaż silny i słaby, albo najlepiej silny, średni i słaby. Wiecie, bo na przykład to jest fajne do loków, jeśli suszarka ma dyfuzor, no to najlepiej użyć tego średniego podmuchu, albo nawet tego najniższego, bo wtedy te loki nie są takie, wiecie, rozwalane, tylko zbijane i ładnie ten dyfuzor suszy nam loki. Albo na przykład jak ktoś ma jakieś cienkie włosy, albo nie wiem, coś chcesz użyć do jakiejś fryzury na przykład i są takie fryzury, że się psika lakierem i potem suszarką, to ten podmuch nie może być taki mocno, taki lekki, więc jeśli już tak zaawansowane chcecie po prostu technologię, to warto na to zwrócić uwagę. Jak już mowa o regulacji, to bardzo ważne jest to, to jest wręcz najważniejsze prawie, że żeby była regulacja temperatury, żeby ta temperatura właśnie była najlepiej wysoka, średnia i niska, bo no, każde włosy powinno się suszyć trochę na innej temperaturze, przynajmniej jeśli nie masz doświadczenia, bo jeśli na przykład już fryzjer ma doświadczenie, nawet używa tej najgorętszej, no to robi to z daleka, pod odpowiednim kątem, z odpowiednimi produktami, więc to jest bardzo ważne, żeby była regulacja temperatury. Są też takie fajne bajery, tak jak na przykład moja suszarka tutaj ma na kablu, o widzicie to? To ja myślałem, ja kiedyś myślałem, że to jest jakiś włącznik, jakiś nie wiem,
magiczny turbo coś jeszcze system, a tak naprawdę chodzi o to, że po prostu widzicie, ta suszarka się kręci i przez to, wiecie, ten kabel się nie niszczy, tak się nie plącze, taka boła, o, jak dzika dana, więc tutaj jest właśnie taki bajer fajny, że to się obkręca i nic się z tym kablem nie dzieje i was nie służy. No i właśnie, jak jesteśmy przy mojej suszarce, to ja mam suszarkę Valere. Bardzo ją uwielbiam, po prostu ja ją kocham. Ona jest lekka, ma ogromną moc, właśnie 145 km na godzinę podmuchu i jest naprawdę ta suszarka mega. Jest, znaczy nie jest ona jakaś ultra lekka, czuć, że ją ma się w rękach, ale nie jest jak te takie wielkie krowy, taka ciężka. Poza tym widzicie, ona jest jakby do mojej głowy, o, widzicie? A jeśli odłączycie końcówkę, to nawet jest jeszcze mniejsza. Ona jest naprawdę malutka, jest profesjonalna. I ona ma w zestawie właśnie tą końcówkę, chyba jeszcze mniejszą taką miała i dyfuzor. I ona właśnie ma wszystko, o czym mówiłem. I jeszcze ma jonizację, te inne takie różne dodatkowe funkcje. Ma dwa poziomy właśnie tego podmuchu, trzy poziomy temperatury i możecie to sobie regulować jeszcze na inne różne poziomy razem, bo tutaj są, jak widzicie, dwa guziki, więc no ja tą suszarkę naprawdę polecam. Dam wam opis tej suszarki, jaki to jest model na dole. Te suszarki w ogóle mają ogromną żywotność. Ja jedną mam z podobnej serii, a nie wiem jak ona się nazywała. Ale miałem ją chyba 6 lat i nic się z nią nie stało. Tylko mi tutaj coś pękło, ale to była moja wina. A nic się z nią nie stało. I przy takich suszarkach też, słuchajcie, i nie tylko takich, ale szczególnie przy tych właśnie takich lepszych, profesjonalnych, pamiętajcie o tym, żeby czyścić to, co jest tutaj. Bo tu się zbiera kurz i jakieś różne otyłki i jak one tutaj są usadzone, to mogą wam po prostu zepsuć suszarkę. Dlatego specjalnie to jest odkręcane, żeby o to dbać i to czyścić. Trzeba dbać o swój sprzęt. I to nie jest żadna reklama, nie mam tutaj podpisanego jakiegoś stylografu. Ja naprawdę uwielbiam tą suszarkę, bo ona nawet i super wygładzi włosy, jeśli chcecie sobie czesać na szczotkę. I co jest jeszcze fajne, przez to, że ma tak silny podmuch tego wiatru, to jak masz włosy takie powiedzmy proste, ale ciut puszące się i na przykład zaczniesz te włosy suszyć i będziesz tak trochę lekko sobie palcami je wygładzać, to te włosy naprawdę już nie będą aż takie spuszone. Oczywiście warto przy tym użyć jakiś produkt wygładzający albo takie rzeczy, ale i tak przez to, że jest taki silny podmuch, to te włosy wyglądają inaczej. Bo właśnie jak suszarki robią coś takiego, bo te włosy się puszą, tak pierzą, ta temperatura taka, wiecie, jest mocno skupiona na tym włosie i po prostu ten włos niszczy. A nawet jeśli masz już taką obsesję albo chcesz szybko i ustawiasz sobie na najbardziej gorące powietrze tą suszarkę, to nastawisz jeszcze na najszybszy podmuch, to nie dość, to mimo, że jest mega gorące powietrze, jest ta temperatura taka mocna, to przez to, że to powietrze idzie tak szybko, to jakby to powietrze się ślizga przez ten włos, wiecie, tak fu, jest taki podmuch jakby. Bo jak na przykład to wiecie, robię tak, to gorąco się skupia w tym miejscu, bo ona tylko jakby, ta suszarka wręcz tylko wydaje gorąco z takim podmuchem. A tutaj, w tej Valere, nie dość, że to powietrze idzie tak, wiecie, to nawet jak jest gorące, to nie skupi się za długo, wiecie, w jednym miejscu jakby włosów, bo cały czas jest ten taki podmuch, więc gorące powietrze kolejne wydmuchuje to drugie i jednocześnie, wiecie, robi się taka przestrzeń w tym wszystkim, bo to powietrze jest taka strzała, wiesz, a nie takie, a potem wysabanie. Masakra. Tak, moi drodzy, chyba już powiedziałem wszystko o suszarkach. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście napiszcie mi w komentarzu. Staram się zawsze na te wszystkie komentarze odpowiadać. Jeśli macie jeszcze jakieś sugestie co do sprzętu, o czym chcecie wiedzieć, co jest ważne, na co zwrócić uwagę, to piszcie mi w komentarzach, o prostownicach, o lokówkach, co chcecie i w ogóle na co zwrócić uwagę. I ja postaram się wam taką właśnie serię o sprzętach robić. Nawet jeśli nie będę w stanie wam pokazać tego sprzętu, to oczywiście gdzieś tam w internecie znajdę, co jest ważne i w ogóle, bo ja mam kilka swoich ulubionych produktów, ale wiem, że do każdych włosów potrzebne jest co innego. A ja też nie jestem w stanie przenosić wszystkiego z mojej pracy i wiecie, te sprzęty, bo ja chciałbym po prostu się za... Nie wiem, co chciałem powiedzieć. No. To chyba tyle, jeśli chodzi o to. Jeśli odcinek wam się podobał, to oczywiście kciuki w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, a przy subskrypcji kliknijcie dzwonek dryn, żeby być jeszcze bardziej na bieżąco. I zapraszam do kolejnych odcinków, które pojawią się pewnie za kilka dni. Trzymajcie się, hej!